Kobiety nie boją się osiągać sukcesu, wyznają właściwie swój potencjał. Chociażby w opublikowanym Forbes Women raporcie w 2019 roku pokazano, iż w 200 firmach, wielkich firmach polskich stanowiska dyrektor zarządzająca zajmowało 11 kobiet. To jest właściwie 5,5%, czyli nie odbiegamy mocno od standardów światowych, które wynoszą 6,6%. Kobiety w aspekcie właściwie i zarządzania, ale i funkcjonowania, one są bardzo, bardzo kompetentne, ale charakteryzują się wysoką kompetencją, co nam pokazują badania, natomiast niskim poczuciem własnej wartości. I pracując z kobietami widzę, że to poczucie bezwartościowości jest często bezpodstawne. Czasami właściwie ono wynika z braku wiary w siebie. Każda kobieta dysponuje dużą ilością pozytywnych sił, które mogą pomóc jej w rozwoju własnych kompetencji, ale wykorzystaniu potencjału. Te siły to miłość, odwaga, inteligencja emocjonalna, ale też i optymizm. Dzięki tym siłom, pozytywnym siłom psychologicznym, kobiety mogą osiągać swoje sukcesy, ale też i doświadczać większego zadowolenia ze swojego życia osobistego, jak i zawodowego. Myślę, że w tym aspekcie możemy wykorzystać pozytywne interwencje psychologiczne, które opisywane są w literaturze, które opisuje w literaturze dr Łukasz Kaczmarek, i one możemy je podjąć celem wzmocnienia poczucia własnej wartości. Ale to, co proponuję, to po pierwsze uwierzyć w siebie, ale też nie deprecjonować swoich sukcesów. Jeśli już osiągnęłaś sukcesy, no to one są dzięki własnym kompetencjom, dzięki własnym umiejętnościom. Akceptować swoje siły, ale też i ograniczenia. One też są nam potrzebne, ponieważ te ograniczenia nas wzmacniają, one też nas popychają do działania, dzięki nim możemy się rozwijać. I to, co jest dla mnie bardzo też ważne, to taki szacunek do siebie, ale też zaufaj sobie. Jesteś dobrą, wartościową osobą, ale też i wystarczająca, o czym też głośno mówi Martyna Wojciechowska. I'm enough.